Dzień dobry. Właśnie robię przegląd. To jest nowa pasieka. One zostały przeniesione na to nowe miejsce. To jest 8 uli. Dzisiaj jest ładniejszy dzień, więc staram się sprawdzić poziom zakarmienia. Ta akurat rodzina już jest zakarmiona. Chodzi o to, żeby było widać pszczoły do rata. Tu na dole jeszcze jest gniazdo i czerw. Nie będę całego ula przeglądał, on już jest przejrzany. Ok. Postaram się wyciągnąć pasiek, tą ramkę. Widać, o, nawet z matką się udało trafić. To jest matka tegoroczna. Widać ją? O, jest mamusia tegoroczna. No, matka jeszcze czerwi. Ta rodzina już przestała być karmiona. Pszczoły będą zimować na dwóch korpusach. To jest akurat ta pasieka jest na systemie jednomatecznym. Po prostu. Pszczoły jest dużo. Nie wszystkie są takie rodziny. Rodziny są różne. Akurat tą chcę pokazać. Pszczółki są trochę rozdrażnione już. Ok. Tu jest korpus z miodem. Ta rodzina będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zimować na 8 ramkach. O. I pokażę przykładowo ramkę. To jest ze środeczka. Ramki są zalane. Nie chodzi, że rodziny są przekarmione, nie przekarmione. Tak zamierzam zimować, na pełnych. Ramka jest cała zalana do dołu. Więc pszczoły są tak zakarmione. Nie wszystkie, niektóre trzeba dokarmić. Ale te, które są zakarmione, w tym momencie właśnie przestaje je karmić. Kiedy już jest do dołu zalana. Jeżeli mam nadprogramową rameczkę, która została uszkodzona w jakiś sposób. Tu jest miód. I miód, w sensie jest pokarm. Stawiam daleko od gniazda, to widać Dorota na filmie. Jest odsunięte i one sobie powoli przynoszą do gniazda. Podkarmiaczki jeszcze zostają. Ponieważ jak mi zostaje gdzieś tam pół litra nadprogramowe, litr, 2 litry, no to im dolewam, nie? Po prostu. I tak wygląda rodzina. Tak będą jeszcze spięte pasem. I tak to będzie wyglądało właśnie. Więc dziękuję. Wrzucę ten film jeszcze dzisiaj. Dzisiaj mamy który? 25. 25 wrzesień. Więc jeżeli ktoś by pytał, czemu się tak późno jeszcze karmię, no to jest jak gdyby klimat trochę później w Niemczech, więc bo ja przelażę w Niemczech. I można trochę dłużej. Jak w Polsce do 20, no to można 2-3 tygodnie do miesiąca przeciągnąć to karmienie. No, dobra, dziękuję.